Dzisiaj Wam powiem o nowych ziołach leczniczych, które już posiałam i pewnie będę jeszcze siała wiosną. Zamówiłam też różne zioła lecznicze, o którym Wam powiem w odpowiednim czasie, ale te cztery nowe zioła lecznicze już posiałam i jednym z nich jest wrotycz, po angielsku tansy, i już wschodzi. Następnym jest arnika. Trzecim jest Oman Wielki, po angielsku Elecampane. I następnym jest Vervain, czyli, mam tu ściągę, jak to jest po polsku. A, Verbena. Po łacinie Verbena officinalis. Opowiem Wam kilka słów na temat tych ziół i dlaczego chcę je uprawiać. To jest Oman Wielki, który ma działanie bakteriobójcze. Używamy korzeń tej rośliny. Jest stosowany w chorobach dróg oddechowych. Korzeń zawiera 40% inuliny, która ma działanie wykrztuśne, przeciwkaszlowe. Jest także gorzki w smaku, dobry na trawienie. Jest moczopędny, przeciwbakteryjny. Możemy z niego robić Oman w miodzie, na kaszel, ze świeżego korzenia. Po chorobach wirusowych, na osłabienie, na gorączkę. Tak wyglądają nasionka Omana Wielkiego. Malutkie są. Zobaczymy. Ja je posiałam w doniczce. Nie przykrywałam nasion ziemią, tylko po prostu przycisnęłam je do wilgotnego podłoża. No i zobaczymy. Na razie jeszcze nie wzeszedł. No ale może potrzebuje trochę chłodnego okresu, kilka miesięcy. Może powinien być siany wiosną, nie wiem, spróbuję to i to. Wrotycz natomiast większość ogrodników w Polsce zna. Jest to popularna roślina w ogrodzie do odstraszania różnych szkodników. W przeszłości był popularny jako przyprawa. Jest gorzki, w dużych ilościach jest nawet toksyczny. Zawiera tujon. Stosowany był na bóle stawów, pasożyty, trawienie, wzdęcia, wrzody. Zewnętrzne stosowanie było na świerzb, antybakteryjnie i na wszy. Nawet na epilepsję i migrenę. Zewnętrznie także na owady w ogrodzie. Odstrasza on mrówki, muchy, pły, komary, kleszcze, myszy. Podobno. To jeszcze jest do przetestowania. Jest to roślina dobra dla pszczół i biedronek. Stosujemy go jako nawóz w postaci gnojówki albo wywaru i jako biologiczny środek ochrony roślin przeciw mączlikom, mszycom, roztoczom, śmietce, mączniakowi rzekomemu. Wyciąg, tak jak powiedziałam, jest stosowany na mszyce, gąsienice, motyli, larwy owocówek i rdzę. Także jest to roślina bardzo wartościowa i jak widzieliście już wschodzi i na pewno będę miała trochę wrotyczu, czego nie mogę się już doczekać. A tak wyglądają nasionka wrotyczu, malutkie, czyli tak samo, nie przykrywamy go ziemią. Ja po prostu przycisnęłam do wilgotnego podłoża i zaczęły wschodzić po kilku tygodniach. To jest arnika. Arnikę stosujemy zewnętrznie na zwichnięcia, rany i siniaki, bóle stawów i mięśni. Ta roślina zawiera helenalin, działający przeciwzapalnie. Stosujemy ją wyłącznie zewnętrznie ze względu na to, że może być toksyczna. Możemy stosować ją w ilościach homeopatycznych, czyli prawie nic, ale jednak działa energetycznie. Zewnętrznie stosujemy, ale nigdy nie na otwarte rany, czyli na głównie w postaciach jakiejś maści albo kremu, na różne urazy, takie jak rany i siniaki, bóle stawów i bóle mięśni. Podobno nie jest to łatwa roślina w uprawie, no ale posiałam i zobaczymy. Tak wyglądają nasiona arniki, podłużne, nie takie małe, no ale zobaczymy, jak długo im zajmie, żeby zacząć rosnąć.
Verbena officinalis, czyli verbena, jest to dobre zioło dla perfekcjonistów, którzy noszą ciężar świata na swoich ramionach, czyli dla ludzi, którzy są samowystarczalni, chcą wszystko zrobić sami i mają takie napięcie w mięśniach ramion. Stosujemy liście i kwiaty. Mają one działanie uspokajające, nasenne, na przewlekły stres, także na trawienie ze względu na gorzki smak. Działa przeciwskurczowo, reguluje poziom cukru, czyli działa na wątrobę. Dobry jest na laktację, moczopędny, na gorączkę. Reguluje także hormony, wspiera wątrobę, reguluje miesiączkowanie, bolesne miesiączki i nawet na menopauzę. Werbena stosowana w czasie porodu stymuluje skurcze, a stosowana zewnętrznie pomaga na ból głowy, ból ucha, nerwobóle i bóle stawów, hemoroidy, zapalenie spojówek, dziąseł i jamy ustnej. Tak wyglądają nasionka werbeny, czyli też nie należą do zbyt dużych i nie należy ich przykrywać zbyt dużą ilością kompostu, żeby wykiełkowały. Nie mogę się już ich doczekać. Czyli tak, to są moje cztery nowe zioła, które już posiałam, ale znalazłam kilka fajnych stron internetowych z ziołami takimi leczniczymi, typowo, już zamówienie do mnie idzie. A co zamówiłam, to sobie tutaj zapisałam. Przetłumaczyłam na język polski. Jest taka strona internetowa Special Plants Nursery, czyli szkółka specjalnych roślin. I w niej zamówiłam sobie tarczycę. Zamówiłam arcydzięgiel, czyli inaczej zwany dzięgiel Litwur. Po łacinie Angelica Archangelica. Zamówiłam też amarant, ale to jest roślina raczej ozdobna, a z leczniczych, na którą najbardziej czekam, to jest szałwia czerwonokorzeniowa, inaczej zwana danshen po chińsku. Jest to roślina stosowana w medycynie chińskiej tradycyjnie. Następną stroną internetową, z której zamówiłam sobie zioła lecznicze, to się nazywa Earth Song Seeds, czyli w tłumaczeniu nasiona śpiewu Ziemi, naszej jako planety. Zamówiłam traganek. To jest roślina dobra na choroby autoimmunologiczne, czyli jest adaptogenem. Zamówiłam ashwagandę, zamówiłam hyzop i bazylię azjatycką, czyli tulsi. Próbowałam uprawiać tulsi w przeszłości, ale niestety coś poszło nie tak i umarła. W tym roku postaram się bardziej. Też uprawiałam ashwagandę. Posadziłam w tunelu foliowym, ale po prostu było za sucho i nie urosła, ale nie miałam zbyt dużego korzenia, żeby go użyć. W tym roku będzie lepiej. No, nie wiem. Jak chcecie, oglądajcie moje zmagania z ziołami. W ten sam sposób uprawiałam wszystkie moje zioła po prostu z nasion. Tylko zioła kulinarne można tutaj dostać w postaci sadzonek w doniczkach, tych leczniczych nie za bardzo, czyli jeżeli chcemy, to albo idziemy i zbieramy gdzieś w naturze, albo uprawiamy. Zapraszam na następne filmiki, ja już jestem podekscytowana tymi wszystkimi ziołami leczniczymi. A planuję taki film, żeby Wam pokazać moją kolekcję ziół leczniczych, które trzymam w kuchni we wszystkich szafkach. Nie wiem, czy będziecie zainteresowani, dajcie mi znać. No dobrze, cześć!